Jak się mogę do tego odnieść? Ja się mogę, nie słyszałem, co mówił, to po pierwsze, natomiast czytałem, co napisał. Mają się nijak do tego, bo mogę wypunktować punkt po punkcie tego, to, co napisał. No, zaskoczył mnie dzisiaj, bo zamiast przyjść do pracy, nawet dzień dobry nie powiedział, spóźnił się. Pytam, czy jesteś dzisiaj w pracy? A tu 6 takich egzemplarzy, kadrowa tylko pieczątki stawiała, więc prawdopodobnie to wypowiedzenie, rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracodawcy trafiło na pewno do państwa. Taką mam nadzieję, no nie po to tam tych tyle egzemplarzy wyprodukowanych zostało. Natomiast no co ja mogę? Padają zarzuty, że unikałem rozmów, że tego. To jest nieprawda, bo w obecności kadrowej pracownika, który w wyniku odmowy zastępowania mnie, dziewczyna musiała pełnić, bo pan Martenka tak naprawdę to wymuszał na mnie łamanie regulaminu organizacyjnego. Pracodawca nie kieruje się, czy utracony mandat, czy nie. Ja panu Martence odpisałem na takie diktum z jego strony, że mnie jako pracodawcy nie obchodzi postępowanie pana wojewody, który wszczął sprawę. Ja pana wojewody nie zawiadamiałem, bo to nie jest w moim interesie. Bo generalnie, jak panowie wiecie, mając u siebie radnego, można pewne rzeczy, wydawałoby się, pchnąć do przodu. Proszę pana, jeżeli z regulaminu organizacyjnego wynika, że główny administrator, jest taki zapis, paragraf 4, punkt 4, ja to znam na pamięć, bo nie ma innej możliwości. Zastępuje dyrektora w czasie jego nieobecności, to ja nie muszę nawet żadnych upoważnień, żadnych dodatkowych pism kierować. Jest to jakby wynika z regulaminu. I pan Martenka raptem mówi, że on odmawia mi na piśmie, że on tego nie będzie robił, nie będzie realizował zapisów regulaminu organizacyjnego, który przyjął do wiadomości i stosowania, potwierdził to swoim podpisem, bo pan wojewoda wszczął przeciwko niemu postępowanie. No, chwila, moment. Zmuszając mnie do łamania regulaminu. Ja, stając na zarządzie, generalnie w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego, bo firma musi funkcjonować, wyznaczyłem osobę, która pełniła tą funkcję. Mnie nie było, więc musiał mnie ktoś zastępować. Stan zdrowia akurat był na tyle nieciekawy, że no przez miesiąc pani zastępowała mnie. Ale tylko w przypadku, jeżeli nie było mnie i takie też upoważnienie dostała. W 3 zdaniach, już tak na koniec. Mhm. Jak pan podsumuje całą tę sytuację z wypowiedzeniem, oskarżeniami o mobbing? Wie pan, oskarżeniami się generalnie nie przejmuję. Procedury wszczęte, na te wszystkie zarzuty, a generalnie na złożone dzisiaj pismo o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracodawcy, Ja w imieniu pracodawcy wszczynam pewne procedury, pewnie takie, jakie powinny być, a później zobaczymy.